Nie były to wielkie słowa, których użyłem w Zielonej Dolinie, kiedy nieznana moc mi odpowiedziała. Miały tylko poddać próbie i jednocześnie chronić tego, kto je wypowiadał. Kiedy odbiły się echem w wąskiej komnacie, światło pod naszymi stopami rozbłysło tak mocno, że oślepiło mnie na chwilę i słyszałem cichy krzyk Orsi. Później rozległ się trzask, łomot i dalekie cichy grzmot. W tym nowym blasku dostrzegłem, że drzwi, o które oparła ręce moja towarzyszka, są rozłupane i opadają płatami. Orsia odskoczyła, kiedy rozpadły się w proch. Tylko te jedne drzwi zostały tak zaatakowane. Wydawało się, że dotknięcie kroganki posłużyło za kanał nieznanej mocy, którą przywołały moje słowa. Pomyślałem, chociaż trudno było mieć pewność, bo wszystko zdarzyło się tak szybko, że rozpad zaczął się od tego właśnie miejsca, gdzie spoczęły jej palce. Teraz usłyszeliśmy odpowiedź, nie taką jak uprzednia, lecz rodzaj śpiewu. Skończył się szybko i nic z niego nie zrozumiałem. Co to znaczy? Nie wiem, to jest bardzo stare. Niektóre dźwięki. Orsja pokręciła głową. Nie wiem. Był to chyba strażnik, który miał reagować na przybycie kogoś takiego jak my. Nie musimy się lękać tego, co otwarło się przed nami. Nie podzielałem jej pewności. Chciałem ją powstrzymać, gdy przeszła przez trzaskane drzwi, ale byłem od niej za daleko i wymknęłam się. Nie miałem wyboru, musiałem pójść za nią. Niezwykłe światło otoczyło nas promienną chmurą, odbijając się w płonącej jaskrawym blaskiem posadzce. Weszliśmy do kwadratowej komnaty, na której środku znajdowało się podwyższenie o 2 stopniach. Stało na nim wysokie krzesło szerokimi poręczami. I ktoś tam siedział. Ożyły we mnie wspomnienia. Opowieść o tym, jak mój ojciec i Cory znaleźli wydrążony wysoko w kartańskim klifie grobowiec legendarnego Volta, który również siedział na krześle, trzymając w rękach wielki topór. Corys ośmielił się zażądać topora. Kiedy wziął go z kolan zmarłego, szczątki Volta rozpadły się w proch, jakby czekały jedynie na przybycie jakiegoś wojownika, na tyle śmiałego i silnego, żeby mógł władać bronią niewykutą dla ludzkich rąk, ale dla kogoś, kogo uważano za półboga. My jednak nie mieliśmy przed sobą wyschniętych zwłok. Nie wiem, co to było, gdyż nic nie widziałem. Niebieskie światło spowijało siedzącą postać tak dokładnie, że tylko wyczuwaliśmy jakąś obecność. Lecz to coś było martwe. Zdawałem też sobie sprawę, że znaleźliśmy się w takim samym grobowcu jak skalna jama Volta. Wobec tej niebieskawej mgły w wysokim krześle nie odczuwaliśmy lęku, ani nienawidziła nas myśl o śmierci. Raczej powitano nas. Zaskoczyło mnie, kiedy tak odczytałem własne odczucia. Kto to? Orsia zrobiła jeszcze jeden krok do przodu, potem drugi i trzeci. Teraz stała bardzo blisko podwyższenia, wpatrując się w kolumnę mgły. Ktoś. Te słowa przyszły mi do głowy znikąd. Wiedziałem, że nie pochodziły do Orsi. Ktoś, kto nie chce nas skrzywdzić. Wokół podwyższenia stał stos małych skrzynek. Niektóre były przegniłe i popękane. Wokół nich leżały rozsypane takie skarby, jakich nigdy przedtem nie widziałam zgromadzonych w jednym miejscu. Lecz moje oczy pobiegły prędko na pierwszy stopień, gdzie samotnie spoczywał miecz, bardzo niepokaźny w jaskrawym świetle. Moja ręka wysunęła się sama, sięgnęła po rękojeść miecza. Jego brzeszczot nie miał błękitnawego odcienia szlachetnej stali, a raczej połysk złota, a może było to tylko odbicie światła jarzącego się w grobowcu. Rękojeść wyglądała na wykutą z jednego kawałka żółtego kwarcu, w którym zapalały się czerwone, złote i biało-niebieskie iskierki. Gasły i znów się zapalały. Pomyślałam, że dziwny miecz jest nieco dłuższy od wszelkiej znanej mi broni. Nie sprawiał wrażenia odwyrężonego przez czas. Pragnąłem go bardziej niż czegokolwiek w całym moim życiu. I pragnienie to było jak fizyczny głód, jak potrzeba wody na pustyni. Czy Koryś czuł to samo, kiedy spojrzał na topór Volta? A przecież zapytał Volta o pozwolenie i zabrał jego broń. I później z jego pomocą dokonał wielkich czynów w służbie przybranej ojczyzny. Wziąć miecz zmarłego oznaczało dorównać temu, kto pierwszy go nosił. Sulkarczycy wierzyli, że w ogniu walki mężem używającym miecza zmarłego woja może zawładnąć duch poprzedniego właściciela. Może go natchnąć do takich czynów, jakich nowy właściciel sam nie odważyłby się dokonać, albo pchnąć w objęcia śmierci, jeśli duch okazał się mściwy i zazdrosny.
Wszyscy wiedzieli, iż mimo to Sulkarczycy plądrowali groby w poszukiwaniu znanych z legend słynnych mieczy. Nie czynili tego we skarpie, ale na północy, gdzie mieli swoje porty, zanim zawarli przymierze z mądrymi kobietami. Opiewali też w sagach czyny takich mężów i takich brzeszczotów. Próbowałem walczyć z chęcią wzięcia do ręki niezwykłego miecza. Znaczy, istnieje głód większy niż rozsądek. Nawet u takich ludzi jak ja, które przez całe życie próbowałem najpierw myśleć, a potem działać. Tym razem jednak pokusa zwyciężyła. Ukląkłem na jedno kolano. Wydało mi się też zupełnie naturalne, że nie sięgnąłem po miecz lewą ręką, lecz okaleczoną prawicą. Zdrowe palce, którymi jeszcze mogłem poruszać, zacisnęły się wokół rękojeści. Ale w tej samej chwili obudziła się we mnie ostrożność. Oderwałam wzrok od miecza, niwecząc przez to dziwny czar i spojrzałem w górę na błękitną mgłę. W jej wnętrzu kryła się jakaś niewyraźna postać i tylko tego byłem pewny. Corys nie zachował się jak grabiciel. Zabrał topór Volta śmiało, jako dar. Czyż nie mogłem zrobić tego samego tu i teraz? Cofnąłem rękę, chociaż przyszło mi to z wielkim trudem, jak gdyby palce wbrew mojej woli postanowiły zatrzymać to, co pochwyciły. Nie wstając, przemówiłem głośno do postaci osłoniętej welonem mgły. Jestem Kemok Tregard z Eskarpu, zza gór. Szukam tej, którą bezprawnie porwano. Straciłem miecz w honorowej walce. Jeżeli odejdę stąd z pustymi rękami, wtedy niemal na pewno czeka mnie klęska. Nie roszczę sobie pretensji do bohaterskiego imienia ani do sławy. Mogę jednak powiedzieć te słowa i nie zostać zabitym na miejscu. I znowu wypowiedziałem tamte słowa z Lormtu, które otworzyły dla nas drzwi grobowca. Lecz tym razem nie jako wyzwanie czy okrzyk bojowy, tylko jako stwierdzenie tożsamości. Chciałem, by tron i ten, kto na nim się zasiadał, wiedzieli, że nie jestem sługą ciemności, ale jednym z tych, którzy z ciemnością walczą. Nie wiem, czego się spodziewałem. Wszystko mogło się wydarzyć. Siedząca we mgle postać mogła wstać i powitać mnie albo zabić na miejscu. Ale nie stało się nic. Światło nie rozbłysło jaśniej, nawet echo się nie odezwało. Poczułem się trochę głupio, lecz nie na tyle, żebym zawahał się unieść dłoń zaciśniętą wokół rękojeści miecza w takim samym pozdrowieniu, jakim powitałby najwyższego wodza. Później obejrzałem miecz. Nie zniszczył go czas. Rdza nie zeszpeciła powierzchnia, sztych i ostrze głowni były tak ostre i czyste, jak mogłem tego pragnąć w najśmielszych snach. I ponownie moja okaleczona prawica zamknęła się wokół rękojeści tak łatwo jak nigdy od zagojenia się starej rany. Podniosłem się, sięgnąłem za pazuchę i wyjąłem stamtąd chustkę Kateji, teraz mokrą i przypominającą sznurek. Okręciłem ją wokół rękojeści jako zaimprowizowany pendant, gdyż niezwykła głowia nie pasowała do pustej pochwy u mego pasa. Zrobiłeś, co należało zrobić. Po raz pierwszy od wielu chwil dotarły do mnie myśli Orsi. Nie widzimy wzorów utkanych przez wielkich adeptów. Tylko od czasu do czasu dostrzegamy nitkę, która należy do nas. Wziąłeś na siebie coś więcej niż miecz. Oby nie okazało się to zbyt ciężkim brzemieniem. Zastanowiłem się, czy jej lud podzielał sukarskie wierzenia dotyczące broni zmarłych wojowników. Lecz złościsty brzeszczot nie wydał mi się ciężki. Wręcz przeciwnie, ogarnęło mnie nieznane mi dotąd zniecierpliwienie, chęć kontynuacji, dokończenia wyznaczonego sobie zadania. Odwróciłem się już w stronę drzwi, lecz Orsja nie poszła za mną. Zaskoczona obejrzałem się. Powoli okrążała tron i mglistą postać, badając spojrzeniem przegniłe skrzynki ze skarbami. Czyżbym zabierając miecz z grobowca ośmielił ją do czegoś podobnego? Chciałem zaprotestować, ale po namyśle powstrzymałem się. Orsia musi robić to, co uzna za słuszne i nie mam prawa zadawać jej pytań. Była teraz za tronem i zatrzymała się tam. Kiedy się pojawiła, trzymała w ręku krótką różdżkę w kształcie ostro zakończonego stożka. Niosła go szpicem do góry. Różdżka była pokryta fałdami, które wiły się wokół niej spiralą. Miała barwę kości słoniowej i kiedy Orsja poruszyła ręką, wydało mi się, że zobaczyłem iskierkę białego światła lub ognia tańczącą przez moment na czubku stożka. Różdżka nie była wysoka, nie miała też kształtu sugerującego, że jest bronią. Nie ozdobiono jej szlachetnymi kamieniami ani nie osadzono na cennej podstawce. Lecz Orsja trzymała ją tak ostrożnie, jak gdyby znaczyła dla niej tyle samo, co miecz dla mnie. Nie uklękła, jak ja musiałam to uczynić, żeby podnieść miecz i poprosić o niego. Przemówiła teraz nie w myśl, lecz dziwnie bezbarwnym głosem wodnych ludzi. Jestem Orsja z ludu Kroganów, chociaż już nie uważałem jej za córkę ani za przyjaciółkę. Mam prawo do tego, co wzięłam.
Włada mocami, choć nie są one wielkie, i broniami, jeżeli nie wykuto jest z roztopionego w ogniu metalu. Biorę to dlatego, że wiem, co to jest i co może zdziałać. I dlatego, że jestem tym, kim jestem, idę tam, dokąd idę. Podniosła stożkowatą różkę i trzyma ją w powietrzu. Tym razem na szpicu nie zapaliła się iskra, lecz pojawiła się smuga białego ognia. Później kroganka odwróciła się i szybko dołączyła do mnie. Nie rozmawialiśmy, wychodząc na zewnątrz, na kamienną platformę, żeby spojrzeć na aleję, biegnącą między pozbawionymi twarzy posągami z jamami zamiast oczu. Zamierzałem wrócić tą samą drogą, kiedy Orsia zatrzymała mnie uniesioną ręką. Pochyliła lekko głowę i rozdała nóż, jakby szukając jakiegoś zapachu. Ja zaś wyczuwałem tylko dziwny odór, który wisiał we wszystkich zalanych przez wodę jaskiniach. Najwyraźniej zaniepokoiło ją coś, czego nie mogłem wyczuć. – Co się dzieje? – zapytałam szeptem. – Tasowie – odparła równie cicho. – I coś jeszcze. Odwiązałem miecz zabrany z grobowca. Tasowie mieszkali pod ziemią. Ja, może także Orsia, będziemy w równie niekorzystnej sytuacji, jak ja pod wodą. Też spróbowałem wyczuć jakikolwiek zapach w powietrzu, lecz nie miałam tak dobrego węchu, jak moja towarzyszka. Nadchodzą. Tędy. Wskazała różdżką na aleję posągów. Chodźmy tędy. Jej wybór padł na prawą stronę platformy przed fasadą grobowca. Nie wiedziałam, jak mogłoby to wyjść nam na dobre, ale Orsia już tu kiedyś była i może wiedziała o tych podziemiach więcej niż okazała. Włożyłem buty, ona też zapiała swoje łuskowe ciżmy. Przygaszenie blasku bijącego spod naszych stóp to przezorne posunięcie. Grobowiec zbudowano na przodzie platformy, która ciągnęła się daleko w głąb jaskini, aż do cienia mogącego być jej ścianą. Orsia znowu podniosła głowę węsząc. – Czy czujesz powietrze? – zapytała głośno. – Poczułem je. Z tylnej części platformy docierał do wnętrza silny prąd powietrza. – Woda. Świeża woda. – zaczęła biec, ja zaś przyspieszyłem kroku, żeby nie pozostać w tyle. W miarę jak oddalaliśmy się od grobowca, dziwne światło przygasało. Lampa z muszli Kłasti nie działała poza wodą i teraz skierowaliśmy się w mrok niemal tak gęsty, jak w pierwszym korytarzu, którym się tutaj dostaliśmy. Po drodze nasłuchiwałam wszelkich odgłosów. A co przed nami? Tasowie ryją podziemne tunele. Co, jeżeli czekają na nas tam, dokąd prowadzi Orsia? Nie tasowie. Kroganka wyłowiła moją myśl. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek odwiedzili to miejsce. Gdziekolwiek drążą swoje ohydne nory, pozostawiają właściwy im smród. Ale chciałabym wiedzieć, co przeprowadzili ze sobą i co grasuje przed nami, gdyż nigdy dotąd nie spotkałam takiego zapachu. Dotarliśmy do końca platformy. Orsia przystanęła obok mnie i pojawiło się światło. Dostrzegłem w nim, że obnażyła jedną stopę i oparła na kamieniu. Zrozumiałam, skąd wziął się ten blask. Staliśmy przed ścianą jaskini, która łagodnym łukiem sięgała góry. Między nią a platformą ujrzeliśmy kanał pełen wody. Wychodził z bramy na prawo od nas i ginął w ciemnościach. Orsia ponownie obuła nogę i światło zgasło. Weź do ręki jeden koniec chustki, na której zawiesiłeś miecz i podaj mi drugi. A teraz zejdźmy do kanału. Poczułem ostre szarpnięcie, kiedy kroganka pochwyciła chustkę Katei i ostrożnie weszła do wody. Ruszyłem za nią. Na szczęście woda sięgała nam tylko do pasa. Kiedy lampa Orsi znowu znalazła się w swoim żywiole, zaczęła świecić. Moja towarzyszka skierowała się ku skalnej bramie. Zauważyłem, że nurt był tu silny i że idziemy pod prąd. Po kilku chwilach stwierdziłem, że blask naszej latarni osłabł i przestraszyłem się, iż zupełnie zgaśnie. Orsia potwierdziła ten niepokojący fakt. Puste muszle Kłasty nie zachowywały długo naturalnej luminescencji. Czy znasz tę drogę? Zapytałem, żeby dodać sobie otuchy. Orsia przyciskała mocno do piersi stożkowatą różkę wraz z końcem chustki, a wolną ręką zaczerpnęła nieco wody i dotknęła jej koniuszkiem języka. Nie, ale to jest woda, która nie tak łatwo płyna na otwartej przestrzeni pod słońcem. Wyprowadzi nas stąd. Musiałem się tym zadowolić. Trudno mi było przyzwyczaić się do coraz gęstszych ciemności. Nigdy nie lubiłem podziemnych przejść, gdyż musiałem walczyć z wrażeniem, że ściany się zbliżają, aby mnie zmiażdżyć. A może dlatego, że szliśmy w wodzie, Orsia nie zareagowała tak jak ja. Postanowiłem to przed nią ukryć. Nagle poczułem szarpnięcie chustki. Przystanąłem nasłuchując. Kroganka nie próbowała porozumieć się ze mną za pomocą myśli, lecz przesunęła rękę wzdłuż chustki i zamknęła na mojej. Nie potrzebowałem zaciśnięcia i palców, żeby wiedzieć, iż jest to ostrzeżenie. W tej głębokiej jamie moje zmysły nie działały tak sprawnie jak zmysły Orsi, lecz ja również usłyszałem dobiegający z przodu plusk.
Akurat w tym momencie nasza lampa błysnęła po raz ostatni i znaleźliśmy się w ciemnościach. Zatoczyłem mieczem krótki łuk przed sobą i sprawa. Jego czubek drasnął ścianę. Podszedłem do niej, pociągając za sobą Orsię. Zlitą skałą z boku poczułem się bezpieczniej. Mimo, że chciałbym wymazać świadectwo moich zmysłów, plusk się zbliżał. Jakie potwory patrolowały te podziemne korytarze? Po raz pierwszy Orsia odezwała się. Była tak blisko, że owiał jej oddech, kiedy szepnęła. Nie wiem, co to takiego. Nie mogę dotrzeć do niego i przekazać mu powitalnego zewu. Nie wiem, czy w ogóle należy do wodnego świata. Czy to Tas? Nie, Tasów znam. W jego głosie zabrzmiało obrzydzenie. Nasłuchiwaliśmy. Wprawdzie nadal mogliśmy zawrócić z tej drogi, lecz jaką mieliśmy gwarancję, że gdy dotrzemy do wielkiej jaskini, znajdziemy tam czatujących Tasów. W owej chwili zapragnąłem mieć talent Kailana, który oddziaływał na umysł zwierząt i podporządkowywał je swej woli. Mógłbym zawrócić pluskającego stwora, odesłać go w przeciwną stronę, przy założeniu, że to było zwierzę, a nie jakiś potwór wypuszczony w tym miejscu przez siły ciemności. I nagle palce Orsi zacisnęły się mocniej. Staliśmy w nieprzeniknionym mroku, gdy przed nami pojawiły się światła. Dwa szarawe dyski tuż nad powierzchnią wody promieniowały nikłą poświatą. Oczy. Ale oczy, które świeciły i były wielkie jak moja dłoń, rozstawione tak daleko, że sugerowały głowę o rozmiarach przekraczających głowy wszystkich znanych mi dotąd zwierząt. Pchnąłem Orsię za siebie. Dotychczas trzymałem miecz w okaleczonej dłoni, teraz zaś spróbowałem przełożyć go do zdrowej. Lecz ku mojemu przerażeniu stwierdziłem, że lewą nie mogłem objąć go tak dobrze i że mimo sztywnych palców lepiej leżał mi w prawej. Oczy, które znajdowały się tuż nad wodą, nagłym szarpnięciem zawisły ponad moją głową. Usłyszeliśmy przeciągły syk, kiedy znany stwór się zatrzymał. Nie wątpiłem, że nas zobaczył, chociaż światło rzucane przez jego ogromne ślepia nie sięgało do miejsca, w którym teraz staliśmy. Skoro jedynym widzialnym celem okazały się tylko owe szare dyski, musiałem je zaatakować. Syk stał się głośniejszy. Kłom cuchnącego powietrza buchnął mi prosto w twarz. Podniosłem miecz i choć nie rozstawałem się z brzeszczotami od dziecinnych lat, wydało mi się, że nigdy jeszcze nie trzymałem broni, która stała się przedłużeniem mego ciała. Olbrzymie ślepia zwróciły się ku dołowi i jakkolwiek nadal połyskiwały nad powierzchnią wody, były teraz znacznie bliżej. Znów dotarł do mnie cuchnący oddech. Kamoku, Orsia wtargnęła do mojego umysłu. Te oczy, nie patrz w nie, trzymaj mnie, trzymaj. Poczułem, że poruszyła się, usiłując mnie odepchnąć, prześlizgnąć się między mną a skałą. Ono każe mi podejść do siebie. Zatrzymaj mnie, krzyknęła na cały głos ogarnięta przerażeniem. Nie śmiałem dłużej zwlekać. Odepchnąłem ją z całej siły ramieniem i usłyszałem plus, kiedy padała do wody. Choć ślepie nieznanego potwora najwyraźniej wywierały na krogankę jakiś wpływ, ja byłem na to odporny. Silny prąd nie pozwalał mi podbiec ani skoczyć. Przypominało to raczej brodzenie przez pustynię i obawiałem się stracić grunt pod nogami. Tamte oczy, na poziomie mojego pasa. Jeżeli ten potwór miał czaszkę o proporcjach odpowiednich do wielkości i rozstawu oczu, jego szczęki muszą być zanurzone w wodzie. Sytry! Nie znałem tego słowa, które wydobyło się z moich ust jak okrzyk bojowy. A później wydało mi się, że stałem się kimś innym, kto znał takie bitwy, kogo nie przerażały ani ciemności, ani natura niewidzialnego wroga. Odniosłem wrażenie, że stoję z boku i z pewnym lękiem obserwuję zachowanie własnego ciała. Moja okaleczona ręka służyła mi teraz równie dobrze jak przed laty. Zadawałem też pchnięcia i odskakiwałem w sposób, jakiego nigdy mnie nie uczono. Złoty miecz zagłębił się w jednym z szarych dysków. Z wody podniosło się ogromne cielko, skrzecząc przeraźliwie, aż rozbolały mnie uszy. Potężny cios wielkiej łapy odrzucił mnie, lecz nie wypuściłem miecza z dłoni. Podźwignąłem się, oparłem plecami o ścianę, zwrócony w stronę podskakującego pojedynczego dysku. Potwór zaatakował. Podniosłem szybko ręce, mierząc mieczem w oko, co wydawało mi się jedyną szansą na zwycięstwo. Uderzyłem w coś twardego. Miecz się ześliznął i jednym cięciem rozpłatał drugi szary dysk. A później ogromne cielsko przygniotło mnie do skały. Gdyby stało się to pod wodą, zginąłbym, ponieważ cios okazał się tak silny, że straciłem przytomność. Kiedy ją odzyskałem, olbrzymi ciężar przyciskał mnie do ściany. Ostrożnie pomacałem ręką. Pokryta łuską skóra, pod nią zarys jakieś kończyny czy odnogi. Wstręt kazał mi uwolnić się jak najszybciej. W końcu stanąłem chwiejnie na nogach, ale nadal ściskając miecz w dłoniu, jak gdybym tylko z własnej woli mógł go wypuścić z rąk. Orsio, Orsio! Zawołałem najpierw głosem, a potem myślą. Czy mimo woli wzięła udział w walce, leżała teraz zmiażdżona martwym cielskiem potwora? Orsio! Idę!
odezwała się myślą i z pewnej odległości. Oparłem się o skałę i spróbowałem po omacku ustalić, czy nie poniosłem jakiegoś uszczerbku. Żebra i bok miało bolały, ale uznałem, że nic sobie nie połamałem. Dopisało mi szczęście. Zbyt dużo miałem szczęścia, abym uwierzył, że był w tym jedynie uśmiech losu. Czy sułkarczycy mieli rację? Czy wziąwszy do ręki złocisty miecz, przejąłem z nim jakąś cząstkę dawnego właściciela? Co znaczyło dziwne słowo, które rzuciłem w twarz, jeśli to była twarz, wroga, gdy go zaatakowałem? Nie mógłbym stracić go teraz. Nie mógłbym nigdy. Kemok, tutaj. Zbliżała się. Wyciągnąłem ręce, dotknąłem jej skóry i natychmiast jej palce zacisnęły się tak mocno na tym przegubie, że sprawiły mi ból. Wpadłam do wody. Myślę, że byłam oszołomiona. Prąd zniósł mnie w stronę jaskini. Co się stało? Potwór nie żyje. Zabiłeś go! To miecz go zabił. Ja go tylko trzymałem, ale wydaje mi się, że wybraliśmy niebezpieczną drogę. Jeżeli spotkaliśmy jedną taką niespodziankę, możemy natknąć się na inne. Tasowie nadchodzą, a z nimi tamten obcy. Jaki obcy? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że należy do sił ciemności. Nawet w przybliżeniu nie przypomina człowieka i tasowie boją się go, chociaż zmuszeni są mu towarzyszyć. A więc musieliśmy iść dalej. Obeszliśmy jakoś cielsko martwego potwora, który stał się monstrualną tamą, częściowo zatrzymującą wody strumienia. Chociaż przedtem brodziliśmy w wodzie po kolana, teraz jej poziom szybko się podnosił. Przyspieszyliśmy kroku, gdyż obawiałem się, że tunel może zostać zalany. Oczy. Powiedziałeś, że oczy cię przyciągały? Zapytałem w drodze. A ty nic nie czułeś? Odczytałem jej zaskoczenie. Że nic nie można było zrobić, tylko mu ulec, zrobić tak, jak chciał? Ale nie, ty nie mogłeś tego czuć, bo nie zdołałbyś walczyć. Zaprawdę, masz własne zabezpieczenia, przybyszu za gór. Na ile Orsja zdołała mi to wyjaśnić, spojrzenie potwora pokonało jej wolę, przyciągał ku sobie. Zastanawiałem się, czy tym sposobem polował w tych ciemnych jaskiniach, wabiąc ku sobie zdobycz. Moja odporność na ów czar zaskoczyła nas oboje. Musiał to mieć coś wspólnego z mieczem. Choć taki pogląd może wydać się szalony, ale byłem przekonany, że złocistego brzeszczotu używano w przeszłości do walki z takim właśnie potworem i że dotarło do mnie jej wspomnienie. Z ulgą stwierdziliśmy, że woda podnosiła się nam tylko do piersi. Zastanawiałem się, co tasowie pomyślą o ogromnym cielsku w tunelu, kiedy się na nie natkną. Podziemny strumień rozszerzył się, tworząc jezioro i usłyszeliśmy huk wodospadu. Światło, dzienne światło, choć szare i niewyraźne z oddali, rozlało się, ukazując nam ozdobiony koronką piany wodospad. Pył wodny opadał na nas mrzawką. Pociągnąłem Orsję do najbardziej oddalonej od wodospadu ściany, żeby lepiej przyjrzeć się widniejącym w górze otworom. Obaj doskonale rozumieliśmy, że nie zdołamy się wspiąć w pobliżu wodospadu, ponieważ tutaj skały stale pokrywał wodny pył. Drugi otwór także był dla nas niedostępny. Znajdował się bowiem w sklepieniu jaskini i chyba tylko na skrzydłach można by tam dotrzeć. Dlatego uważnie przyjrzałem się trzeciemu. Ta wąska szczelina prześwitywała na prawo od wodospadu i przez większą część spinaczki będzie można się trzymać z dala od spadających kaskad. Ale choćbyśmy nawet wydostali się na zewnątrz, nie wiedzieliśmy, co nas tam czeka, ani w jakiej części kraju się znajdziemy. Powiedziałem to Orsi, lecz ona pokręciła głową. Jesteśmy wśród wzgórz. Nadal masz przed sobą ciemną wieżę. Nie wiedziałam, skąd ta pewność, nie zamierzałam jednak się spierać. Czy możesz się wspinać? Zastanowiło mnie, czy jej płetwiaste stopy równie łatwo znajdą oparcie jak moje. Nie dowiem się, jeśli nie spróbuję. Tak jak się obawiałem. Nawet tutaj kamienie były śliskie, mimo że znajdowaliśmy się poza zasięgiem mrzawki. Skalna ściana okazała się jednak szczęśliwie na tyle nierówna, że zapewnianie jakie oparcie dla rąk i nóg. Nie mogliśmy jednak się spieszyć. Szedłem pierwszy, wypróbowując każdy uchwyt i każde miejsce, zanim zdecydowałem się obciążyć je całym swoim ciałem. Co jakiś czas oglądałem się, czy Orsja idzie za mną. Nie wyglądała na wyczerpaną, chociaż poruszała się powoli. Mniej więcej po przebyciu 2/3 wysokości natrafiłem na niewidoczny z dołu uskok. Mały występ, który nawet trudno byłoby nazwać półką skalną. Mógł jednak zapewnić nam odpoczynek, tak bardzo potrzebny po wielogodzinnej ucieczce. Wyciągnąłem się na półce skalnej i pomogłem Orsi wspiąć i położyć obok mnie na niewielkiej przestrzeni. Lecz kroganka zwróciła głowę w stronę bardzo wąskiej szczeliny w skale, za naszymi plecami badała powietrze. Tasowie. Tutaj? Nie było to miejsce nadające się do walki. Nie chciałam też ruszać w drogę, kiedy wróg mógł zaatakować nas od dołu. Nie teraz.
dodała po chwili. Ale ta szczelina prowadzi do jednej z ich nor. Lepiej nie zatrzymujmy się tu dłużej. Miała rację. Nie mogliśmy odpoczywać przy wejściu do taskiego korytarza, zwłaszcza, że wystarczyłoby lekkie pchnięcie, abyśmy spadli w przepaść. Wstałem, starając się zapomnieć o bolałych ramionach i zmęczonych rękach. Przed sobą mieliśmy najgorszy odcinek drogi. Myśl tylko o tych calach, które masz przed sobą, o następnym oparciu dla ręki, a potem o jeszcze następnym. Ostatnia część spinaczki stała się dla mnie prawdziwą męką. Moja kaleczona ręka zupełnie zdrętwiała. Widziałem, jak porusza się, chwyta, ale nie czułem kamienia pod sztywnymi palcami. I przez cały czas bałem się, że przy następnym kamiennym występie mimowolnie rozluźnię uchwyt. Lecz tę właśnie rękę przesunąłem w końcu przez otwór wiodący do świata zewnętrznego. Przekonałem się wtedy, iż nadal znajdujemy się na dnie rozpadliny. Płynął w niej ten sam strumień, który spadał kaskadami w jaskini. Zewsząd otaczały nas tylko skały i piasek. Wyglądaliśmy strasznie. Odzież mieliśmy w strzępach, na rękach i nogach obok ciemnych śniaków zauważyłem świeże zadrapania, zaschłe błoto i inne ślady pełnej przygód podróży. Lecz na myśl, że wydostaliśmy się spod ziemi, zrobiło mi się lżej na sercu i zakręciło mi się w głowie. Chociaż to ostatnie odczucie mogło być spowodowane głodem. Orsja podeszła do brzegu strumienia i padła przy nim na kolana, wpatrując się w wodę tak uważnie, jak niegdyś Roskita w miskę z niebieskim piaskiem. Później szybkim ruchem zanurzyła rękę, wyciągnęła wijące się stworzenie o tak długim, smukłym ciele, że bardziej przypominało węża niż rybę. Uderzyła nim o skałę, po czym pochwyciła jeszcze jedno. Chociaż byłem głodny, widok jej zdobyczy nie wzbudził we mnie apetytu. Lecz kroganka podniosła ostrożnie ryby i włożyła do siatki, z której przedtem wyrzuciła muszlę kłasti. Ruszyliśmy w dalszą drogę, ja wąskim brzegiem, Orsja zaś w wodzie strumienia. Jeszcze dwukrotnie robiła wypady w fale wirujące wokół jej stóp i wrzuciła zdobycz do siatki. Zapadał już zmierzch, kiedy rozpadlina rozszerzyła się i pojawiły się pierwsze kępy trawy i krzaków. Oddaliliśmy się nieco od wody i między sporym głazem, osuniętą ziemią i ścianą wąwozu znalazłem zakątek, który zapewnił nam schronienie. Orsja moim nożem sprawiła ryby, ja zaś spróbowałem powiększyć nasz ustronny kącik. Myśl o jedzeniu surowych ryb nie budziła we mnie zachwytu, ale kiedy Orsja podała mi kilka kawałków, wziąłem i starałem się nie myśleć o tym, co spożywam. Nie było to tak nieprzyjemne, jak się spodziewałem. I chociaż nie chciałbym mieć takiego pożywienia przez resztę życia, zdołałem pogryźć i przełknąć swoją część. Zapadł już zmrok. Orsja wydobyła różdżkę owiniętą w chustkę Katei i bardzo ostrożnie postawiła ją na ziemi przed nami. Później pochyliła głowę i dmuchnęła na dziwny stożek, a następnie nakreśliła w powietrzu znaki. Rozpoznałem tylko jeden lub dwa. Podobne widziałem u Katei, kiedy rzucała czar. Zastanawiałem się wtedy, kim była Orsja i czy nie podróżowałam z krogańskim odpowiednikiem mądrej kobiety. Wreszcie moja towarzyszka usiadła, rozcierając ręce, jakby jej zmarzły lub chciała się uwolnić od czegoś, co przylgnęło do skóry. Muszę spać bez obawy, że cię spotka niemiła niespodzianka. Odebrałam jej myśl. Mamy takiego strażnika, jakiego nie znano od czasów matki mojej babki. Chciałam się dowiedzieć, jaki czar rzuciła, lecz pierwsze prawo mocy głosi, że nie wolno pytać o wyjaśnienia. Jeżeli otrzyma się mnie, to dobrze. Jeśli nie, trzeba się z tym pogodzić. A ponieważ nic mi nie powiedziała, mogłam się tylko domyślać. Uwierzyłem jednak jej zapewnieniu o bezpieczeństwie i przyjąłem je z ulgą. Nie mógłbym stać na warcie, albowiem zmęczenie ciała i umysłu ciężkim brzemieniem przygniatało mnie do ziemi. Kiedy się obudziłem, Orsja nie spała zwinięta w kłębek, ale siedziała trzymając złączone w łuk dłonie ponad różdżką, jak ktoś, kto ogrzewa się przy ogniu. Musiała usłyszeć, że się poruszyłem, gdyż drgnęła, niby obudzona z głębokiego zamyślenia i odwróciła ku mnie głowę. Jej suche teraz włosy tworzyły srebrzystą chmurę wokół głowy i ramion. W jakiś sposób wydawała się mniej ludzka, bardziej obca niż kiedykolwiek. Próbowałam jasno widzieć. Jedz! Rozkazała. I słuchaj. Zachowała się równie władcza jak czarownica ze skarpu i mimo woli posłuchałem. Jasno widzieć. Nie znałem tego terminu, ale pomyślałam, że chodzi o wróżenie, tak jak loskity i nie chciałam mieć z tym więcej do czynienia. Orsja odczytała moje myśli, pokręciła głową. Nie mam do czynienia z przyszłością, możliwą lub niemożliwą, lecz z niebezpieczeństwami, które zagrażają w tym kraju. I właśnie tu przeniosłem spojrzenie na rozległą dolinę. Widziałam tylko nieliczne krzewy i strumień. Tutaj nie można wierzyć zmysłowi wzroku. Jeszcze raz odpowiedziała na moją myśl.
Cokolwiek widzisz, popatrz dwój, trzykrotnie, a patrz także umysłem. Iluzje, zaryzykowałem przypuszczenie. Tak, ci, którzy władają mocami ciemności, bardzo zręcznie tworzą iluzje. Spójrz teraz. Umieściła prawą rękę tak, że szczyt stożka dotykał wnętrza dłoni, po czym nachyliła się i dotknęła lewą mojego czoła. Zaskoczony zamrugałem oczami. Pobliska skała nie była już zwyczajnym głazem, lecz drapieżnym stworem o szarym futrze, bystrych ślepiach i długich pazurach. Spójrz teraz na swój miecz, rozkazała w myślach. Kiedy zobaczyłem skałę potwora, musiałem podświadomie sięgnąć po miecz. Wzdłuż brzeszczotu płynęły runy, które mogłyby zostać zapisane świeżo przelaną krwią, ale wyryto je w nieznanym języku. Iluzja? A może to naprawdę tu jest? A jeśli tak, dlaczego nie atakuje? Ponieważ jesteśmy chronieni przed iluzjami. Uniosła rękę za stożka i zobaczyłem tylko skałę. Jak długo będziemy mogli się ukrywać? Zawahała się, po czym mówiła dalej. Jest jeszcze i to. Możemy podróżować razem tylko wodą. Nie mogę wędrować lądem. Dlatego ostatnią część drogi będziesz musiał odbyć sam. Wcale nie musisz ze mną podróżować. Odparłem szybko. Masz środki, żeby się chronić. Zostań tutaj. Nie mogłem powiedzieć aż do mojego powrotu, gdyż nie wątpiłem, że na powrót nie ma miejsca w żadnym z wariantów mojej przyszłości. Ta wyprawa była tylko moją wyprawą i Orsja nie musiała dźwigać nawet części brzemienia. Wydawało się, że ani nie słyszała, ani nie wyczytała tych słów w moich myślach. Zamiast tego ponownie wpatrzyła się w różdżkę. Miecz cię ostrzeże. Nie potrafię odczytać jego dziejów. Dotyczą bowiem wojen wojowników. Mój dar obejmuje wodę i częściowo ziemię, przez którą ona przepływa. Lecz znam opowieści przekazywane w Eskor od jednego plemienia do drugiego. Krew spływa po twoim brzeszczocie, gdy w pobliżu znajduje się zło. Sam to widziałeś. Dlatego, kiedy się rozstaniemy, będziesz musiał używać go jako kamienia probierczego, by sprawdzić prawdziwość tego, co ujrzysz. Rzeczy piękne i bezpieczne mogą wydawać się wstrętne i groźne, a pozornie ohydne okazać się nieszkodliwe. Nie wierz własnym oczom. A teraz, skoro już jest dzień, ruszajmy w drogę. A ten stwór? Wstałem z mieczem w dłoni, na poły się spodziewając, że głaz zamieni się w atakującego drapieżca. Myślę, że to strażnik. Orsja na powrót zawijała różdżkę w chustkę Katei. Podaj mi rękę i idź po cichu ze mną strumieniem. On może wyczuć, że go mijamy, ale nas nie zauważy. Nie odrywałem oczu od zaklętego głazu. Bałem się, że iluzja trwa i nadal będę widział tam potwora, podczas gdy on może już się skradać za nami. Nie myśl o tym, rozkazała kroganka. I nie mów myśli. Te istoty nie potrafią ich czytać, lecz taka rozmowa budzi ich czujność. Trzymając się za ręce, zeszliśmy do strumienia. Brudziliśmy po kolana w wodzie. Trzymałam przed sobą złocisty miecz i obserwowałam nagie ostrze. Runy zabłysły krwawo, kiedy mijaliśmy zaczarowaną skałę, po czym zaczęły gasnąć. Po raz drugi zapłonęły, gdy opuściliśmy wąwóz. Lecz tym razem doskonale widzieliśmy niebezpieczeństwo. Małe stwory krążące przy szczelinie w klifie. Tasowie. Tasowie przynosili kosze pełne ziemi i kamieni. Wysypywali zawartość na stosy, biegali tam i z powrotem w ferworze pracy. Orsja mocniej zacisnęła rękę na mojej dłoni i odebrałem falę obrzydzenia, która ją ogarnęła. Minęliśmy zakręt wąwozu i zobaczyliśmy dalsze dzieła tasów. Okazało się, że budowali drogę z ziemi i skał. Wśród nich krążyły podobne do ludzi postacie w szafranowych płaszczach z różdżkami w rękach, lecz bez mieczy. Najwyraźniej kierowali całą operacją, wydając tasom rozkazy, zaglądając do map czy zwojów z instrukcjami. Nie znałem powodu tych prac, ale było dla mnie jasne, że miały dla nich wielkie znaczenie. Orsja, puściwszy na moment moją rękę, położyła ostrzegawczo palce na ustach i znów ją pochwyciła, jak gdyby nawet tak krótka przerwa mogła okazać się katastrofalna. Nakazała mi gestem milczenie i zrozumiałam, że dotyczy to również więzi telepatycznej. Trochę dalej nad rzeką pracowało więcej tasów. Część układała nawet kamienie w stosy na dnie rzeki, chociaż wchodzili do wody z najwyższą niechęcią i dwóch nadzorców w szafranowych płaszczach musiało ich do tego bez przerwy nakłaniać. Nie miałem pojęcia, jak zdołamy ich wyminąć, jeżeli pozostaniemy w wodzie. Wskazałem mieczem na lewo. Orsja przyjrzała się brzegowi z tej strony i skinęła głową. Wydawało mi się, że na pewno zalarmujemy robotników. Wydostaliśmy się jednak na brzeg niezauważeni. Przypuszczam, że Orsja w jakiś sposób uczyniła nas niewidzialnymi dla tasów. I iluzja ta ciągle nas chroniła. Odetchnąłem jednak z ulgą, kiedy schroniliśmy się w nierównym terenie. Wprawdzie posuwaliśmy się z większym trudem, lecz dobrze znałem ten sposób poruszania się.
kryjąc się i czając za skałami, krzakami, bezpiecznie ominęliśmy rejon prac prowadzonych przez wrogów. Chciałam dowiedzieć się, dlaczego to robili. To nie wróżyło nam nic dobrego. Posłuchaj, wejdę na górę i zobaczę, co jest przed nami. Uważaj, kiedy nie jesteśmy razem, iluzja cię nie osłania. Dobrze znam tę grę. Odparłem z pewnością siebie. Orsia cofnęła się i przykucnęła między dwiema skałami. Przypasałem miecz i zacząłem wspinać się upatrzonym kominem. Prawie zdołałem dotrzeć do wybranego miejsca, kiedy z tyłu dobiegł mi świszczący skrzyk. Gdyby napastnik miał wieści głośno swych zamiarów, stałbym się łatwą zdobyczą. Słysząc ten krzyk, odwróciłem się, oparłem plecami i ramionami o skałę, gdyż tak wąska była szczelina. Wyciągnąłem już miecz, kiedy z góry zaatakowała mnie skrzydlata śmierć. Napastnik przeleciał nad kominem, skrzecząc głośno i prąd powietrza wywołany przez jego skrzydła omal nie strącił mnie w dół. Później zatoczył krąg, wylądował na szczycie komina, zaatakował mnie wielkim dziobem. Miał długą, bardzo giętką szyję, niewielką głowę, która zdawała się składać głównie z dzioba i oczu. Runy na mieczu zabłysły krwawo, kiedy uniosłem go, mierząc w łeb napastnika. Mając ramiona wciśnięte w szczelinę, nie mogłem zamachnąć się swobodnie. Zostałem przyparty do ściany bez możliwości obrony czy odwrotu. Nieznany stwór znów mnie zaatakował. Usiłowałem poruszyć mieczem, oślepiły mnie runy. Ostrze tylko czystym przypadkiem dotknęło czegoś, gdyż mogłem poruszać nim lewo na kilka cali w obie strony. Rozległ się skrzyk przerwany jakby w połowie i wężowa szyja zachwiała się. Otworzyłem oczy. Wielki dziób został obcięty niemal u nasady. Napastnik wzniósł się w powietrze. Latając tam i z powrotem wydawał przenikliwe okrzyki, jakby stracił resztki rozumu, jeśli kiedykolwiek go posiadał. Wreszcie pikując uderzył o ścianę i z połamanymi kośćmi spadł, wijąc się na ziemię. Spojrzałem na miecz z niedowierzaniem. Tak samo jak wtedy, gdy stanąłem do walki z potworem w podziemnym korytarzu, taki teraz okazał przejaw jakiegoś własnego życia. Ja na pewno nie wymierzyłem tego ciosu, tylko niezdarnie próbowałem się bronić. Jakiś zaklęty przedmiot wydobyłem z zamkniętego przed wiekami grobowca. Szybko powróciłem myślą do obecnej chwili. Na pewno krzyki skrzydlatego stwora przyciągnęły uwagę pracujących nad rzeką. Im szybciej stąd odejdziemy, tym lepiej. Wspiąłem się na skalną grzędę, pośpiesznie obiegłem spojrzeniem okolicę. Wąwóz wychodzi na pagórkowaty teren. Nie tak wysoki jak wzgórza za nami, ale bardzo nierówny i dziki. Tu i ówdzie dojrzałem jakiś ruch, lecz lekka mgła zasłaniała niemal wszystko. Dalej w lewo dostrzegłem pasmo czegoś, co mogło być drogą. Nie widziałem żadnych budynków. Ten nierówny teren zdawał się obiecywać mnóstwo kryjówek. Nie ośmieliłem się dłużej szukać najlepszej marszruty. Gdziekolwiek się skierujemy, będziemy musieli przekroczyć drogę zbudowaną przez nieprzyjaciela. Zastanawiając się nad tym, zszedłem na dół i zastałem Orsię czekającą na mnie u stóp komina. Chodź, wyciągnęła do mnie rękę. Przyjdą, żeby zobaczyć, dlaczego Rus tak krzyczał. Jeśli znajdą go, dowiedzą się, że w pobliżu są obcy. Nie wiem, czy zdołam utrzymać zasłonę iluzji, jeśli rozpoczną poszukiwania. Czy wiesz, gdzie znajduje się ciemna wieża? Wędrować na ośle byłoby czystym szaleństwem. Tylko, że jest gdzieś w pobliżu. Ale ty masz lepszego ode mnie przewodnika. Co? Nie rozumiałem, o co jej chodzi. Tę, której szukasz. Jeżeli łączy was silna więź, otwórz umysł i serca, przyciągnie cię. A jeśli wrogowie zdołają odkryć nas w ten sposób? Możliwe, jeżeli posłużysz się czarami. Raczej użyj pragnienia twego serca, Kemoku. Powiedziałeś, że wasza trójka jest jednością, jedyną tego rodzaju. Pomyśl więc o swojej siostrze, nie posługując się wyuczoną wiedzą, lecz tylko tęsknotą. Nie wiem jak. Mogłem myśleć o Katei, bać się o nią, pragnąć ją zobaczyć. Czy to miała na myśli Orsję? Pozbądź się lęków, gdyż w tym kraju jest wiele istot i sił żywiących się lękami. Mogą ich użyć, żeby cię osłabić. Pomyśl raczej o czasach, kiedy byliście razem, szczęśliwi, w owej jedności. Wyobraź sobie taką, jaką była w tamtych dniach. A teraz powiadam ci to, Kemoku, strzeż się iluzji, bo rzecz pozornie piękna może być wstrętna i na odwrót. Już mi teraz powiedziałaś. I nigdy nie powiem za wiele. Albowiem w Eskor niebezpieczeństwo może grozić ze strony broni i drapieżnych zwierząt. Lecz największe zagrożenie kryje się w naszych umysłach. Szliśmy obok siebie, ramię przy ramieniu. Chociaż Orsja mówiła jak ktoś przekonany o słuszności swoich słów, to jednak wzdrygałem się przed odnalezieniem Katei za pomocą metody, którą mi podsunęła. Znałem więź telepatyczną, ale wszystko inne było dla mnie nowe, chyba że przypomniało sposób, jakim się posłużyłem w skamieniałym lesie. Czar zamknięty w chustce Katei dawno się zużył, lecz spełnił swoje zadanie.
Czy mógłbym spróbować ponownie? Szybko powiedziałam Orsi, co miałam na myśli. Wysłuchała mnie uważnie, a później spojrzałam w zamyśleniu na chustkę owiniętą wokół stożkowej różdżki. Posłużyć się czarami w tym kraju, to jak zapalić ogień na sygnalnej wieży, żeby przyciągnąć uwagę połowy okolicy. Poczekaj, jest jeszcze coś. Ta chustka tak długo była owinięta wokół różdżki, że mogła wchłonąć jakąś część jej właściwości. Zmierzyła mnie zamyślonym spojrzeniem i zadała mi pytanie, którego nigdy nie oczekiwałbym w tym miejscu i czasie, gdyż zdawało się nie mieć nic wspólnego ze sprawą, o której mówiliśmy. Powiedz mi, Kemoku, czy byłeś już kiedyś z kobietą i czy poznałeś ją jako mężczyzna? Tak, odparłem zaskoczony. Było to dawno temu, kiedy jako zwiadowca po raz pierwszy dostałem urlop i równie dobrze mogło się przydarzyć komuś, kto nie miał już ze mną nic wspólnego. Zatem na nic ci się to nie przyda. A mnie? Jakich słów użyłeś, żeby zrobić z tej chustki przewodnika? Wymówiłem je powoli, najcichszym z szeptów. Usta Orsi poruszyły się bezgłośnie, jakby powtarzała je za mną. Później znowu skinęła głową. Nie mogę długo przebywać na lądzie. Jak tylko dotrzemy w pobliże ciemnej wieży, poszukamy dla mnie schronienia. Zaczekam tam, jeśli będziesz musiał oddalić się od wody. Wtedy rzucę czar, a ty przywołasz obraz Kateli. Nigdy bowiem jej nie widziałam i nie łączy nas żadna więź. Wówczas chustka twojej siostry jeszcze raz cię poprowadzi, ale pamiętaj, to twoje serce, a nie umysł ma wskazać jej drogę. To, przycisnęła mocniej stożek do piersi, może działać tylko w przypadku prawiczka. Jeśli ktoś inny weźmie go choćby do ręki, straci nieco ze swych właściwości. To jest róg jednorożca i kryje w sobie wielką moc dla tych, którzy mogą się nim posługiwać. Tylko szczyt stożka wystawał z fałd chustki i spojrzałam na niego ze zdumieniem. Siły, którymi można było kierować za pomocą takich rzadkich przedmiotów, istniały nie tylko w baśniach. Przecież nadal nazywaliśmy lata imionami legendarnych zwierząt. Ognistego smoka, gryfa i był też kiedyś rok jednorożca. Szliśmy od jednej kryjówki do drugiej, aż dotarliśmy do zbudowanej przez nieprzyjaciół drogi. Orsia ostrzegawczo niosła dłoń. Nie potrzebowałam tego gestu, gdyż runy miecza zapłonęły krwawo. Nie mogliśmy przekroczyć traktu i wędrowaliśmy niecierpliwie obok, aż natrafiliśmy na strumień. Nie było nad nim mostu, tylko bruk kończył się nagle na jednym brzegu i zaczynał znów na drugim. Moja towarzyszka uśmiechnęła się. Ach tak, więc jeszcze nie zapanowali nad wodą. Co to znaczy? Bieżąca woda, wskazała na strumień. Zło nie może jej przekroczyć bez potężnego czaru, zniekształcającego naturę. Mogą zbudować drogę z jednej i z drugiej strony, lecz nie potrafią połączyć brzegów mostem. To jest nasz szlak. Radośnie wskoczyła do strumienia, a ja z konieczności za nią. Trzymaliśmy się z dala od brzegów, ale gdy mijaliśmy miejsce niedoszłego mostu, mój miecz sprawia wrażenie ociekającego krwią. Tak jasno błyszczały wyryte na nim runy. Kiedy zostawiliśmy za sobą drogę, chciałam znów wyjść na brzeg, ponieważ na otwartym terenie byliśmy zbyt widoczni. Orsia twierdziła jednak, że osłaniająca nas iluzja jest nietknięta. Właśnie się o to spieraliśmy, kiedy kroganka nagle krzyknęła cicho i wskazała w dół strumienia, w stronę, z której przyszliśmy. Odwróciłam głowę. Coś płynęło pod prąd, widziałam na wodzie zmarszczki w kształcie V. Spojrzałam na obnażony miecz, który trzymałam w dłoni. Jego powierzchnia była zimna i szara, bez krwawych run. A przecież coś zdążało w naszą stronę.